Uważam, że suplementy witaminowe powinny być przyjmowane bardzo rozważnie. W tej chwili koncerny farmaceutyczne pokazują corusztonowe produkty, właśnie takie suplementy diety. My to wszystko kupujemy i sobie stosujemy. Niestety, stosując takie sztuczne suplementy diety dostarczające nam sztucznych witamin, możemy upośledzić swój organizm w przyswajalność naturalnych witamin. Dlatego, zanim sięgniemy po kolejny suplement witaminowy czy mineralny z aptecznej półki, powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie ich potrzebujemy. Nie zachęcam także do stosowania takich kompleksów witamin, dlatego że często w takich kompleksach jest tak wiele witamin, że nasz organizm nie potrafi wychwycić tego, co nam naprawdę jest potrzebne. Jeżeli na przykład łamią się Państwu paznokcie, wypadają włosy, to najprawdopodobniej potrzebujecie cynku, selenu, a nie na przykład witaminy C. Dlatego zanim zaczniecie stosować przeróżne suplementy diety, powinniście się skonsultować ze specjalistą, a tak naprawdę powinniście się przyjrzeć swojemu żywieniu, bo większość tych składników mineralnych i witamin możemy dostarczać z żywieniem, pod warunkiem, że oczywiście nie jest to żywność przetworzona, że w większości są to świeże produkty, że są to produkty przez nas przygotowywane. Dlatego każdy z Państwa powinien sobie zrobić taki dzienniczek żywieniowy, tak zwaną spowiedź żywieniową i przyjrzeć się, jak dużo jest świeżych produktów, a czego brakuje. I wszystko to wprowadzić, aby żywienie było dobrze skomponowane, i wtedy na pewno nie będzie potrzeby stosowania tak przeróżnych witamin i minerałów zawartych w kapsułkach.